Dobry wieczór, dobry wieczór. Moi kochani, witajcie, witajcie syczka. Zajmijcie jakie miejsce, bo jeszcze są. Witajcie, witajcie. 60 roków minęło. Jako góralski zespół w Krakowie istnieje. Serdecznie witam syczki. Świętujemy 60. rocznicę powstania studenckiego zespołu góralskiego z Kalni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pozwólcie, że na początek przywitam naszych szanownych gości. Jego magnificencja, profesor doktor habilitowany inżynier Włodzimierz Sady, rektor naszej uczelni. Witajcie, panie. Witam też serdecznie profesora doktora habilitowanego Janusza Żmije, naszego byłego rektora. Witam profesora doktora habilitowanego Floriana Gambusia, prorektora do spraw organizacji uczelni i współpracy z gospodarką. Witam też doktora habilitowanego inżyniera Sylwestra Tabora, profesora Uniwersytetu Rolniczego, prorektora do spraw dydaktycznych i studenckich. Witam posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Guta-Mostowego. Witam Macieja Jachymiaka, wicestarostę Starostwa Powiatowego w Nowym Torku. Witam prorektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Torku, Macieja Chodorowicza. Witam radnego województwa małopolskiego Jana Hamerskiego. Witam też przewodniczącego Rady Naukowej Związku Podhalan, profesora Rudolfa Klimka. Witam przedstawicieli władz gminnych z terenów Podhala i okolic. Witajcie. Witam przedstawicieli zespołów pieśni i tańca, zespołów góralskich. Witajcie. I witam nareszcie was skalnych. Wszystkich jacyście tu ze wszystkich pokoleń są. Witajcie, witajcie. Jakby kogo pominą, to przeproszą. Witam też przedstawicieli mediów Tygodnika Podhalańskiego i Radia Kraków. Moi kochani, mamy jeszcze listopad, ostatni dzień tego listopada. Jest to miesiąc pamięci o tych, co już nie ma między nami. A ze każdy z nas kogoś takiego mocy znał, co nie ma między nami, to uczcimy minutą ciszy tych, co nie znali. Dziękuję pięknie. Jakbym mógł teraz spytać naszego honorowego patrona, profesora Włodzimierza Sadego o słowo, to panie rektorze, pytam, powiedzcie nam co dobrego na dobry początek, albo złego, jak tak uznacie. Panie magistrze, a może powinienem Harnasiu powiedzieć,
Panie pośle, starostowie, w tym starosta podhalejski, mój sąsiad, szanowni państwo, a zwłaszcza wszyscy, którzy w góralskim stroju są i którzy przez lata minione i obecnie w tym zespole skalni brali udział. Wcześniej ja wiem, że te zespoły miały jeszcze inną nazwę. 60 lat minęło. 60 lat to jest rzeczywiście piękny wiek, prawie tyle co ja mam. Pokolenia całe brały udział w kultywowaniu tych wspaniałych tradycji regionu podhalańskiego i okolic. Przewinęło się całe mnóstwo młodzieży przez te zespoły, którym patronowała najpierw Wyższa Szkoła Rolnicza, później Akademia Rolnicza, a w tej chwili Uniwersytet Rolniczy. Jesteśmy dumni z tego, że możemy patronując stwarzać warunki młodzieży podhalańskiej i okolic z różnych uniwersytetów i szkół wyższych Krakowa do kultywowania pieśni, tańca, tradycji i wszystkiego tego, co się wiąże z tym regionem. Regionem, który możemy nazwać małą ojczyzną przy tej bioróżnorodności, która odradza się w pewnym stopniu w naszym kraju, to piękno jeszcze większe i wspanialsze będzie. Ja gratuluję wszystkim i życzę dużo zdrowia. Gratuluję tego, że umiłowaliście właśnie tradycję tego regionu, że te więzi, które się nawiązały w okresie młodości, w okresie tych tajców, nadal trwają i, jak mi wiadomo, z różnych stron świata przyciągają nadal tutaj do Krakowa, tutaj do nas. Proszę państwa, dzisiaj są Andrzejki. Ja przy tej okazji muszę złożyć życzenia, bo się czuję do tego zobowiązany, wszystkim Andrzejom, a zwłaszcza tym Andrzejom, którzy byli lub są członkami zespołu góralskiego pieśni i tańca Skalni. Przy takim pięknym jubileuszu zwykle powinno się coś przekazać, ponieważ to jest zespół składający się z wspaniałych dziewcząt i dorodnych chłopców. Postanowiłem, że chyba jednak bukiet kwiatów będzie najbardziej tu wskazany, zwłaszcza dla kobiet, dlatego że dla mężczyzn to może coś będzie lepszego w okresie późniejszym. Bardzo proszę o przekazanie kosza kwiatów. Proszę zauważyć, były rektor to dokonuje. A gdzie ta góralka? Bardzo proszę, jest bardzo ciężki, ale wiem, że tu jest potęga w góralstwie. Życzę miłych wrażeń w dzisiejszym wieczorze i całą noc być może. Panie rektorze, serdecznie dziękujemy. Będzie zasłaniał. Moi kochani, tak się złożyło, że udało się nam odnaleźć pewien materiał filmowy. On jest w jakości technicznej, w takiej, jakiej może być, ale tak jest w dobrej. Jest rok 1977, listopad, tak jak i teraz, w tym roku. Teatr Słowackiego, 25-lecie Studenckiego Zespołu Góralskiego w Krakowie. Film jest niestety niemy, nie ma pod nim muzyki, ale to może dla niektórych z was będzie lepiej, bo będziecie się skupiać na obrazie, bo rozpoznacie swoje twarze po wielu rokach, pytą pięknie, w sacji beprejcji.